looking at what is obviously a very disturbing live shot there. That is the Vectron Pacific reactor near Seattle. We have unconfirmed reports. CDC has ordered evacuation of all non-essential personnel within a 5-mile radius. The National Guard has begun distributing potassium iodide tablets. This is coming along. It is raw footage, appears to be some kind of statement from the KVA leader, Hades. My fellow citizens of the world, today you are afraid. You are afraid because you have been woken from your sleep. There are some days we never forget. Moments burned into our memory until the day we die. Where were you the day everything changed? 4 years ago, one man tried to destroy our way of life. One man tried to throw the world into darkness. It felt like we could never find our way back. But we did. Together. When you were vulnerable, we gave you our strength. When you were sick, we delivered you the cure. When there was chaos, we brought you order. Stability, safety, a chance to start again. Who are we? We're the way forward. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo z gry Call of Duty. A to, co przed chwilą widzieliście, to niezła reklama Atlasu, bo tak to można nazwać, to była reklama po prostu. Jeśli ktoś tylko zachwala, to bez wątpienia wygląda to na taką po prostu reklamę. No i zobaczymy, co się teraz będzie czekało. Jestem ciekawy tego, ponieważ po tych obrazkach takich przed rozpoczęciem misji były tylko takie informacje, że tam będzie dużo ciemności. Tego się obawiam, ponieważ filmy na YouTubie, jak jest dużo ciemnych takich miejsc, to dosyć słabo wyglądają potem. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Welcome to Detroit! 2.5 million people live in camps just like this one. No fucking holiday, but they got food, water, security, all courtesy of Atlas. Now, the KVA have the balls to move in next door. Fuck me. Jak widzicie, przenieśliśmy się o 4 lata do przodu po tej katastrofie w elektrowni. 22 days straight. KVA doesn't take a break. Neither do we. Copy that. They were gonna start moving people back in next month. Then the KVA showed up. Now everything's on lockdown. They're protecting our target. We still locked in on him? Dr. Pierre Danois. He's in the Midtown Hospital. We're green. 4 years of hunting down Hades, and his right-hand man turns up at our doorstep. Fucking brilliant. Hey, hey! Wow, ten gdzie ucieka tam? Nie widać tego niestety, nie poznamy historii, co się z nim stało. Ale czekajcie, można tutaj gdzieś przejść, bo też mamy do zbierania takie komputery w grze, a do tej pory ani jednego nie udało mi się znaleźć. Tam przechwytujemy jakieś dane z tego komputera, czy coś w tym stylu. Takie misje poboczne, nie? Zawsze było w Call of Duty, czy też w Battlefield jakieś znajdźki różne. To też fajne jest to, że właśnie tutaj wszystko żyje własnym życiem. Zobaczcie, sobie tutaj grają, tamci sobie rozmawiali wcześniej. O, chyba będziemy skanowani. Scanning for isotopes. Please wait. What the hell are the KVA doing in Detroit, boss? An empty city without police or eyewitnesses. Good place to hide something. Or someone. Clear. Look out there. Wow, zobaczcie to, jakie skutery tu mamy. Timeline is locked in. All right, saddle up.
Masakra, ale bajer. Dobra, wskakuję na to i zobaczymy, jak to będzie się to jeździło. Sync to me. Keep it on auto. Nie, na autopilocie na razie. Ale miejmy nadzieję, że będzie nam dane tutaj pośmigać na tym. Name and order number. Gideon, order 5527. Hold on. Got four operatives on bikes heading in. Mission order 5527. Okay, you're good. Open it up. Prophet, Bravo 2-1. Feed Mars Phaseline Delta. Stay locked up. Znasz się to, jak tutaj zalane jest wszystko. Can't believe this is Detroit. It hasn't changed that much. Link up point ahead, 12 o'clock. Prophet, Bravo 2-1 at link up point. Stand by. Standing by, 2-1. Mitchell and I are taking the north side. You two are south. RV on Bait Street. Roger that. Dobra, tam ci tam śmigają. SR detecting movement. Northwest at 100 meters from your position. We'll keep our heads on a swivel. No my idziemy tutaj sprawdzić, co się dzieje. Byle nie było jakieś pułapki na nas. Tutaj nic nie ma. Chociaż jeszcze... Niestety tutaj nawet nie przeskoczę tego, ponieważ nie mam tego... Nie mam możliwości tylko, wiecie... tego... Nie posiadam tego egzoszkieletu takiego specjalnego, który umożliwia mi skakanie na duże wysokości. Tamto bym sobie przeskoczył bez problemu dzięki niemu. A tak musimy... Wow. A się straszyłem. Jedynie tutaj. Nie bardzo da się tutaj przejść. A, tutaj. Coś czuję, że zaraz tutaj ktoś nam wyskoczy. To ciekawie to nie wygląda. It's like a clean-up crew. Hazmat suit's missing. Treat all hazmats as hostile. Copy. If the KVA have been operating under disguise, there could be more of them than we thought. Zwróćcie uwagę na ich oczy. Mitchell, get the door. Get the door. No i idę już. Get the door. No. Upstairs. Na razie czysto. No chodź, czysto jest, na to czekasz. This way.
Niestety ja nie mam możliwości otwierania jednak wszystkich drzwi, szkoda. Bym tą akcję przeprowadził znacznie szybciej. A, o to chodzi. No dobra. A, są tam. Dziwne, że nie popatrzyli się na górę, co nie? I że nie słyszą nas, masakra, to jest głośne wszystko. Wow! Aj! By się tutaj nie wbiło? Chyba nie. Mamy broń. Dostał. Ale jeszcze będzie ich kilku, bo jak widzieliście tych tutaj ofiar, było sporo. Więc pewnie tyle ile ofiar, tyle też... O! Mam w końcu ten komputer, o którym wam wcześniej mówiłem. 1x45. Zakładam, że tyle ile właśnie tam było tych trupów, tyle będzie tych kolesi. Za szybko też nie ma co iść, bo to wszystko naprawdę z tej słychać. Dostał? Dostał, pięknie. Okej. Jeszcze pewnie kilku będzie. Ale to jest upiornie, masakra. Czekajcie, tu mogę wejść wyżej? Nie, tu jest zamknięte. Aha, czyli jesteśmy w tym samym miejscu, co byliśmy wcześniej. Tylko, że tutaj raczej już nie przejdę, więc będę musiał iść tędy. Okej. Zobaczymy, ile tutaj mam jeszcze. A, spokojnie. Co to było? Jakiś pociąg chyba, albo metro. Nie no, metro raczej nie, raczej jakiś pociąg. I powiem wam, że miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy, przypomina mi strasznie, zobaczcie sobie, te motywy tutaj, strasznie mi to przypomina The Last of Us. Nie wiem, czy wiesz też jakie macie tutaj pierwsze skojarzenia. Ale się wystraszyłem, ja pierdzielę. Ale mnie skubaniec przestraszył. Dobra, dostał. Ale masakra. Dobra, jesteśmy już we dwójkę. Zawsze doraźniej. Dobra. A, ale ci piesek tutaj. Ha! Siad. Dobra. A. Dobra. O, tu jest pies. Dobra, tu jeszcze jeden. Dobra, uciekam, uciekam, uciekam. Dobra. Dostał czy nie dostał? Tam jeszcze widzę jednego.
Idziemy tu po cichu. Dobra. Załatwieni, super. Joker, I need a sit rep. Czekajcie, weź za sobie może jakąś inną broń. Też prosiliście mnie, abym właśnie zbierał broń, pokazywał coraz to nowsze bronie, więc tak będę też robił. Dobra, widzimy tam daleko. Pięknie. Kurczę, w dwójkę sobie radzimy tutaj z nimi, to nieźle. No ale ich tu jest. Dobra, rzucimy jakiegoś granata i tam. Ale ich tam jest, ja pierdzielę. No rzuca granat do góry, jak tam już nikogo nie ma, wszystkich sprzątnąłem. Dobra. Wszyscy, wszyscy. Sami nasi, jeden chyba tam zginął, widzę. Cholera, no. Nie za dobrze. A, nie żyje. Dobra. Co? A czekajcie, bo ja mam... Dobra. A zaraz zginę. Ło. Czekaj, kolego. Wiedziałem, że mam iść z tą osłoną. Dobra. Damy to. To jest dziwne rozwiązanie, skoro ja mogłem spokojnie tutaj ich ochraniać, bo mam tutaj no, ku temu możliwości. Wow, tego to ja nie zauważyłem w ogóle, no dajcie spokój, gdzie on był w ogóle? Tutaj koleś jest za mną, nie osłania mnie, to też jest jakaś... Nie mam pojęcia, skąd on się wziął. Dobra. No wychyl się mi, wychyl. Okej, dostał. Fuck.
Dobra. Ja się może jakąś inną bronią. Na przykład ta może mi się przydać. O! Kurde! Ale mnie tu zaskoczył. Ale tak jak jest, jak lecę tutaj na szybko, zamiast pomału sobie iść. O! Kurde, tego też tu nie zauważyłem. Skubańca jednego. A ty co tutaj? Ten. Niektórzy się naprawdę dosyć mocno trzymają. Wszyscy. I won't talk. Yeah, that's what they all say. Just before the screaming starts. You think this will change anything? You have no idea what he's capable of. You are all dead. We are dead! Not today. Bag and drag him. With pleasure. Mitchell, on me. Ciekawiło mnie, co on będzie tutaj mu robił. Okej, ma ten worek na głowie, możemy iść dalej. A właśnie, widzicie, takie tutaj mamy nadziemne. O ja, a co on idzie już? Czy on za tego kolesia nie schwytali? Czy to jest jakiś inny koleś? Czy schwytali go, ale myślałem, że go wezmą gdzieś, nie wiem, jako zakładnika czy co? Aj, co to jest? Jakaś pułapka, cholera. A, niewidzialność. Kolejny bajer, który z tego co wiem będziemy mogli sobie używać. Reactionary forces are inbound. We got you covered. Now you take the doctor and move out while you can. I'd like to know who's watching my back, mate. That's classified, mate. Sure we're okay with this, boss? Not sure we have a choice. Kurde, chciałbym mieć taki tutaj strój, który przez jakiś czas byłby w stanie mnie ukrywać. Ciekawe, czy znowu będę na automacie jeździł, czy tylko... A, w końcu mogę sam pojeździć, no! Pięknie. Trzeba będzie uważać na te pociągi pewnie.
które będą jeździły. Taki specjalny tor tutaj mają, widzicie? A my z tego możemy strzelać? Chyba nie bardzo. Chociaż tam widziałem, że było takie jedno działko. Wow. Oho, to jest epickie. Tak się kończy zadzieranie ze słabszymi. No dobra, to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Postaram się, żebyście jeszcze jeden dzisiaj dostali. Jeszcze ulepszę sobie swoją postać tutaj. Mogę w sumie jedynie tylko baterię sobie tutaj ulepszyć i sprint, więc weźmiemy baterię. No i to by było tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, się tak zostawcie łapkę w górę. Kurczę, no nieraz się tutaj przestraszyłem, powiem wam, na takich ciemnościach jak nam ktoś wyskoczy, to tak reakcja może wyglądać. Pewnie będzie mieć bekę ze mnie, że w takich sytuacjach się wystraszyłem, ale dobra. To by było tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, się tak zostawcie łapkę w górę. No i czekajcie na kolejne odcinki z tejże gierki. Cześć!